zgromadzeniu. Szanowni Państwo, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej są okazją nie tylko do przypomnienia tego straszliwego wydarzenia, ale również są okazją do refleksji i wyciągnięcia nauk na przyszłość. Ostatnio rozpamiętywane były krótkie słowa Inki, bohaterskiej sanitariuszki bestialsko zamordowanej, która w ostatnim grypsie do swojej babci, bo rodziców nie miała, została osierocona, rodzice zostali, podzielili los wielu Polaków w tamtym okresie. Napisała: zachowałam się tak, jak trzeba. Te słowa można odnieść do całej Polski w 1939 roku. Polski, która została zdradzona przez swoich sojuszników. Wydawało się, że udało nam się zbudować skuteczny system bezpieczeństwa. Sojusznicy nas zawiedli. Polacy musieli w boju lać krew i składać daninę krwi nie tylko za siebie, ale i za swoich wiarołomnych sojuszników, do których wojna prędzej czy później, i to bardzo prędko, bo w następnym roku już zawitała. W tych wszystkich wydarzeniach Bydgoszcz odegrała, przypadła Bydgoszczy właściwie do odegrania rola straszna. Tak jak powiedział pan prezydent, te pierwsze dni zaburzyły do tej pory w miarę dobre relacje sąsiedzkie między mniejszością bydgoską, która tutaj żyła, a Polakami. Przemyślane, bezczelne prowokacje spowodowały, że Bydgoszcz spłynęła krwią. Ofiarę życia złożył również prezydent Bydgoszczy, Leon Barciszewski. Nie wiemy, gdzie jest jego miejsce pochówku. Zresztą okupanci nie chcieli, żeby bydgoszczanie znali miejsce tego pochówku. Prezydenta, który nie opuścił swojego miasta. Te wszystkie wydarzenia każą nam przeprowadzić pewną refleksję na temat dzisiejszego stanu. Tak samo budujemy, jak i nasi przodkowie, system bezpieczeństwa. Mało tego, doczekaliśmy się nawet na ostatnim szczycie NATO pewnych gwarancji, bo przecież sami widzimy, że Europa nie jest już tą spokojną Europą, którą była do tej pory. I miejmy nadzieję, że ta lekcja 1939 roku, lekcja II wojny światowej, którą my odrobiliśmy bardzo dobrze, że tę lekcję odrobili również nasi obecni sojusznicy.